O szczegółach inwestycji opowiedzą nasi goście. Witam serdecznie panią Renatę Kaznowską, zastępcę prezydenta miasta stołecznego Warszawy. Witam serdecznie pana Tomasza Męcinę, burmistrza dzielnicy Bielany. Pana Janusza Samela, dyrektora Miejskiego Biura Sportu i Rekreacji. Pana Macieja Purchałę, prezesa klubu Hutnik Warszawa. Witam państwa serdecznie. Są z nami również pani Magdalena Lerczak, zastępca burmistrza dzielnicy Bielany. Witam również pana Adama Bonieckiego, dyrektora Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Witam również pana Bartosza Żółkowskiego, Patrycjusza Mila, zastępcy dyrektora Aktywnej Warszawy. Jest z nami również pan Marcin Kraszewski, zastępca dyrektora Biura Sportu i Rekreacji. Szanowni państwo, oddaję głos pani prezydent. Prosimy o kilka słów. Witam państwa bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ja od paru dni, ponieważ codziennie w zasadzie dzieją się wielkie rzeczy w Warszawie i dla Warszawy. Ja tak codziennie mówię, że dzisiaj mamy historyczny moment. I znów muszę powiedzieć, że dzisiaj mamy historyczny moment. Dla mnie podwójny, dlatego że kiedy 2 lata temu obejmowałam nadzór nad sportem, pierwszą rzecz, jaką zrobiłam, to pojechałam na wszystkie ośrodki zarządzane przez Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, aby zobaczyć, w jakim są stanie technicznym, co trzeba zrobić, jaki obszar modernizacji, czy też rozbudowy, remontów na poszczególnych ośrodkach jest potrzebny. I oczywiście to, że mogłam sobie ocenić stan techniczny poszczególnych obiektów, to jedno, ale to, że radni miasta stołecznego Warszawy, kiedy dostali ode mnie listę rzeczy do zrobienia na poszczególnych ośrodkach, powiedzieli: realizujemy. I dostałam kwotę ponad 130 milionów złotych, dzięki czemu uruchomiliśmy bardzo wiele zadań inwestycyjnych w obszarze sportu. Teraz, dosłownie w ciągu tych 2 lat, to jest modernizacja inflanckiej, to są roboty modernizacyjne na terenie Polonii, to Namysłowska, to Górka Szczęśliwicka, bardzo wiele inwestycji w Powsinie, to Moczydło i kolejne, które wskazałam do przebudowy, do kompleksowej modernizacji, to właśnie Hutnik. I cieszę się, bo z tej długiej listy obiektów Hutnik jest tym ostatnim, który dzisiaj mam przyjemność ogłosić, że szukamy wykonawcy, rozpisujemy przetarg, ten przetarg ogłaszamy w dniu dzisiejszym i modernizujemy ośrodek. To nie byłoby możliwe, gdyby nie środki, które Rada Miasta Stołecznego Warszawy nam przyznała, za co bardzo serdecznie dziękuję. To też nie byłoby możliwe, gdyby nie olbrzymie zaangażowanie pana burmistrza Tomka Męciny, który pomagał mi przy decyzji inwestycji celu publicznego, przy pozwoleniu na budowę. Dzisiaj jesteśmy w tym znakomitym momencie inwestycji, że już szukamy wykonawcy. Cały proces przygotowawczy mamy za sobą. I to od dosyć dawna już staje się trudniejsze, aniżeli same roboty na budowie. Pozyskanie wszystkich decyzji, szczególnie, że mnogość opinii inwestorów przeraża mnie czasami również. Dochodzą kolejne, jak chociażby decyzje środowiskowe, raporty o oddziaływaniu i tak dalej, i tak dalej. Tych dokumentów jest bardzo, bardzo wiele do zdobycia, aby uzyskać prawomocne pozwolenie na budowę. Wszystko to mamy dzisiaj za sobą i przed nami, mam nadzieję, że absolutnie najprostszy moment, czyli przeprowadzenie modernizacji ośrodka Hutnik. Będziemy tę inwestycję realizować w kilku etapach. O szczegółach inwestycji za chwileczkę powie nam pan Janusz Samel, dyrektor Biura Sportu, które to biuro nadzoruje Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa, jednostkę, która realizuje dla Urzędu Miasta Stołecznego tą inwestycję. Pokrótce, 3 boiska, korty tenisowe, zaplecze dla boisk i modernizacja całego terenu. To na pierwszy etap, który realizować będziemy mniej więcej do kwietnia, czerwca roku 2020. Będziemy też tę inwestycję oddawać w etapach, tak aby sportowcy, młodzież jak najszybciej mogli również na teren Hutnika wrócić. To tyle, dziękuję bardzo. Pani prezydent, bardzo dziękuję i poproszę teraz o zabranie głosu pana Tomasza Męcina, burmistrza dzielnicy Bielany. Pani prezydent, szanowni państwo, ja przede wszystkim chciałem podziękować za to, że te plany są realizowane, że ten
obiekt wstydu, bo można tak powiedzieć, który był w takim, tak wyglądał, jak jeszcze wygląda w tej chwili, niedługo będzie nowoczesnym, wspaniałym obiektem, który będzie służył mieszkańcom. To w ogóle dobry rok dla bielańskiego sportu. Otworzyliśmy nawet ostatnio wspólnie z panią prezydent 5 hal pneumatycznych w naszych szkołach. Zmodernizowaliśmy kompleks na Lindego, nowe boiska na Dołstoja i w tej chwili ta bardzo ważna decyzja, o którą zabiegałem nie tylko ja, ale zarząd, również całe środowisko sportowe z panem prezesem Burchałą, z panem obecnym tutaj, panem radnym Piotrem Ślaskim, z nieobecnym przewodniczącym radnym panem Piotrem Mazurkiem, z panią burmistrz Magdą Lerczak, także z tymi wszystkimi, którzy w tą sprawę bardzo mocno się zaangażowali. Także to fantastyczna wiadomość, to również potwierdzenie tego, że to miejsce będzie mogło, chociaż jest w zarządzie miasta stołecznego Warszawy, będzie służyć Bielańczykom, będzie służyć klubom sportowym, no i będzie mógł tam grać również hutnik, bo jak zapewnił dyrektor Samel, cały kompleks będzie dostosowany do tego, aby mogły tam również aż trzecioligowe drużyny realizować swoje zajęcia sportowe, organizować tam mecze. Także to naprawdę bardzo ważna i dobra decyzja i fantastycznie, że przetarg został ogłoszony i że ten obiekt będzie służył warszawiakom. Bardzo, bardzo dziękuję. Panie burmistrzu, bardzo dziękuję i poproszę teraz pana Janusza Samela, dyrektora Biura Sportu i Rekreacji. Witam bardzo serdecznie. Szanowni Państwo, dużo zostało powiedziane, natomiast ja o bardzo konkretnych datach i wymiarach chciałbym powiedzieć kilka słów. Dzisiaj został ogłoszony przetarg, nabór ofert trwa do 3 grudnia. W związku z tym zapraszamy wszystkie firmy, które są zainteresowane tym projektem, do zadawania pytań, ostatecznie złożenia ofert. Hutnik to olbrzymi teren, 100 tysięcy metrów kwadratowych, które chcielibyśmy przygotować do użytku. Mają służyć młodym mieszkańcom Bielan, ale nie tylko, mieszkańcom Warszawy. Ta inwestycja w pierwszym etapie ma objąć 3 boiska. Boisko główne o wymiarach 105x68, boisko boczne ze sztuczną nawierzchnią również o wymiarach 105x68 i trzecie boisko treningowe o wymiarach 100x64. Boisko główne, naszą ideą jest utrzymanie na tym boisku bardzo dobrej murawy, takiej murawy, która będzie dawała możliwość trenowania i gry do trzeciej ligi włącznie. To boisko główne ma również mieć zraszanie oraz ma mieć przygotowaną infrastrukturę do tego, aby ta płyta boiska była do użytku jak najdłużej w całym sezonie. Bo ma też znaleźć się tam trybuna, która jest planowana obecnie na 1400 miejsc, ale to boisko w konsultacji również z Wydziałem Technicznym Polskiego Związku Piłki Nożnej ma spełniać wszystkie wymogi do rozgrywania meczów również wieczorową porą. W związku z tym przygotowujemy tam oświetlenie około 800 luksów. Boiska boczne, które będą z trawą syntetyczną, jedno o pełnym wymiarze, drugie nieco mniejsze, będą w tym etapie tak przygotowane, abyśmy mogli w kolejnych etapach zamontować powłoki balonowe, co ma dać możliwość wydłużenia okresu treningowego i właściwie życia tych dwóch boisk syntetycznych. Dodatkowo 4 korty z mączki ceglanej, które również będą przygotowane do tego, aby je zadaszyć, żeby funkcjonowało przez cały okres, przez cały rok właściwie i służyło mieszkańcom stolicy. Mam nadzieję, że ta inwestycja podniesie, na pewno podniesie jakość treningów i możliwość gry i treningu na ośrodku Hutnik. Dlatego też zadbaliśmy o szczegóły. Będą 2 budynki o parametrach spełniających wymogi piłkarzy, ale nie tylko, budynki sanitarno-szatniowe. Jeden kompleks rozbudowany do istniejącego strukturze kontenerowej, drugi murowany
w jednym i w drugim budynku mają znaleźć się pomieszczenia nie tylko szatniowe, ale również administracyjne. To wszystko w pięknym otoczeniu Lasku Bielańskiego, mam nadzieję, będzie podnosiło możliwość treningu, a ostatecznie doprowadzi do tego, że będziemy cieszyć się z wydarzeń sportowych, z prawdziwego zdarzenia. Ja mam nadzieję, że tak długo oczekiwana modernizacja Hutnika po jej zakończeniu zostanie oceniona pozytywnie. Natomiast chcę też podkreślić, że przy każdym działaniu, które podejmujemy wraz z Aktywną Warszawą oraz przy konsultacji z klubami, konsultujemy z właściwymi związkami sportowymi, tak aby nie zgubić żadnego parametru i żeby jak najbardziej wykorzystać obiekt do najwyższej klasy rozgrywkowej. Myślę, że to jest dobry czas dla warszawskiego sportu. Dużo się dzieje, dużo remontów i dużo nowoczesnej infrastruktury powstaje w mieście. Chcę Państwu również powiedzieć jako ciekawostkę. Pani prezydent mówiła o Górce Szczęśliwickiej. Byliśmy na tej górce po zamontowaniu nowej maty. Słowacy nam zazdrościli, że jako pierwsi w Polsce otworzyliśmy sezon, a w Warszawie można już jeździć na zmodernizowanej Górce Szczęśliwickiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję panie dyrektorze i teraz poproszę o kilka słów pana Macieja Purchałę, prezesa klubu Hutnik Warszawa. Panie prezydent, witam panią serdecznie na Bielanach. To znaczy ja w ogóle wie pani dzisiaj całą noc nie spałem. Ale brak, rozumiem, wrażenia pozytywne. Pozytywne, to znaczy ja do dzisiaj nie wierzę. Dziękuję. Nie wierzę. Słuchajcie, mili Państwo, no jest to spełnienie dziesięcioletniej mojej pracy, ale nie tylko mojej, bo tutaj wczoraj po rozmowie z panem Samelem, z panią burmistrz, ojców sukcesu jest tego bardzo wielu, że to powstało. Oczywiście dziękuję miastu stołecznemu Warszawa, całemu zarządowi dzielnicy Bielany. Chciałbym podziękować szczególnie dwóm osobom, pani poseł Fabisiak, od której się to zaczęło i pani burmistrz Lewczak, która w pewnym momencie był przełom w klubie. Z niemożliwego coś stało się możliwe. Każdy mi wmawiał przez 9 lat, że czegoś nie można, okazało się, że można. Panie dyrektorze, ja mam ambicje do pierwszej ligi, także myślę, że jest ujęte w planach. Podniesiemy poziom luksów. Podniesiemy poziom luksów, podniesiemy trybuny, prawda? Myślę, że jest to. Chciałem podziękować też Aktywnej Warszawie, no, która po prostu zajęła się sprawą techniczną tego. Ale również swoim pracownikom, swoim kolegom, swoim przyjaciołom, dlatego że owszem, ja walczyłem, ale przez te 10 lat udało mi się wyselekcjonować taką grupę ludzi, z którymi w tej chwili wszystko jest możliwe. Jest możliwa i pierwsza liga w piłce nożnej, jest możliwa Euroliga. Nie pierwsza liga, nie Ekstraklasa, tylko Euroliga w koszykówce. I wszystkim naprawdę z całego serca, ja jestem strasznie stremowany dzisiaj, strasznie po prostu szczęśliwie, nie wiedziałem jak to uczcić. W ogóle nie wiem, chyba ludziom w pracy dam dzień wolny, tak jak na Święto Niepodległości. W każdym razie dziękuję wszystkim z całego serca, jest to spełnienie marzeń. Człowiek musi mieć marzenia. Ja przeżyłem przez te 10 lat pracy w Hutniku wiele upadków. Jakoś się podniosłem, raz lepiej, raz gorzej, ale przez te 10 lat nie awans do trzeciej ligi, nie zdobycie jakiegoś tam pucharu regionalnego, czy awans koszykarzy, tylko dzisiejszy dzień uważam przez ten okres działalności w klubie za najszczęśliwszy dzień w moim życiu. Dziękuję Państwu z całego serca. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję.
Czy macie Państwo jakieś pytania? Macie coś. Jeśli nie, bardzo dziękuję jeszcze raz za przybycie i zapraszam do rozmów indywidualnych. I widzimy się na budowie. Kiedy? No, najbliższa. 12:15?